Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś profesor Andrzej Kaźmierczak, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, a także członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam Pana w studiu, Szczęść Boże. Witam, Szczęść Boże. Panie profesorze, co się dzieje z frankiem szwajcarskim? No, niestety umacnia się, aprecjonuje się ku rozpaczy naszych kredytobiorców. Dzisiaj kolejny rekord. No właśnie, ale musimy z całym spokojem podejść do tej sprawy, dlatego, bo jednak ten kurs franka jest niezależny od rzeczywistej siły nabywczej tej waluty. Jest przewartościowany. Ale jest skutkiem właśnie sytuacji międzynarodowej. Jest przewartościowany, na pewno. Z całą pewnością kurs franka jest przewartościowany, zbyt mocny, nieodpowiadający sile nabywczej tej waluty w Szwajcarii. No, wynika to po prostu z czynników spekulacyjnych i z osłabienia zaufania do innych walut rezerwowych, prawda? Nawet ważniejszych walut rezerwowych niż frank, a mianowicie spadku zaufania do dolara amerykańskiego i do euro. No i wobec tego ci inwestorzy instytucjonalni, potężne banki międzynarodowe, fundusze inwestycyjne, fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne, no po prostu mają trudności ze znalezieniem dobrego, stabilnego aktywu, na którym nie ponosiłyby straty, a frank jest właśnie taką oazą stabilności, zaufania i stąd taki duży popyt na franka, co oczywiście musi powodować jego umocnienie, aprecjację, no, ku rozpaczy naszych kredytobiorców. Spekulanci, inwestorzy, można tak powiedzieć, też rzucili się na franka. Tak jak pan powiedział, może to oznaczać przede wszystkim osłabienie dolara, ale skąd ono się bierze? No, przede wszystkim z podniesienia tego limitu zadłużenia państwa, zgody. Dzisiaj prezydent Barack Obama podpisał zgodę, ustawę podnoszącą limit. Ta zgoda jest oceniana jako no, może dobry krok, ale odkładający te najważniejsze decyzje na kolejne lata. Rynki też nie są zadowolone z poziomu obcięcia wydatków przez państwo amerykańskie. Mówi się, że są zbyt niskie. To wszystko świadczy o tym, że dolar jednak... Ale czy to nie jest też działanie celowe rządu amerykańskiego? No na pewno Stany Zjednoczone chyba nie martwią się z tego powodu, że kurs dolara amerykańskiego słabnie. Dlatego, bo to powoduje oczywiście poprawę cenowej konkurencyjności eksportu amerykańskiego, pogorszenie cenowej konkurencyjności importu, co działa oczywiście aktywizująco na gospodarkę wewnętrzną. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają bardzo duży deficyt bilansu handlowego i bilansu obrotów bieżących, zwłaszcza z Chinami. No i wojna na pewno cenowa. Deprecjacja kursu dolara jest jakimś remedium na tą politykę Chin kursową, która świadomie zaniża kurs juana właśnie po to, żeby promować eksport. Ale oczywiście powodów osłabienia kursu dolara jest więcej, na pewno. Rzeczywiście jest brak zaufania do polityki fiskalnej Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że te środki, które podjęto, mianowicie obcięcie wydatków budżetowych, to będzie osłabiało gospodarkę amerykańską, o czym się zresztą niewiele mówi. Dlatego, bo jeżeli planuje się zmniejszenie wydatków budżetowych w wysokości 2,8 tryliona dolarów, w naszym nazewnictwie tryliona dolarów, czyli 2,8 tysięcy miliardów dolarów, no to oczywiście to będzie powodowało osłabienie wydatków w gospodarce amerykańskiej, osłabienie wzrostu gospodarczego, wzrost bezrobocia w Stanach Zjednoczonych i już rynki odreagowują. To już jest spadek cen akcji, prawda, na giełdach i brak zaufania, bo przecież jeżeli jest osłabienie wzrostu gospodarczego, to i mniejsze wpływy podatkowe, prawda, do budżetu, a zatem i większy deficyt budżetowy. Ten deficyt amerykański jest bardzo duży, to jest 10% produktu krajowego brutto w tym roku, na przełomie 2010 i 2011 to jest 10% produktu krajowego brutto, to jest bardzo dużo. No i powiadam, to jest rzeczywiście, pan redaktor ma rację, to jest po prostu odłożenie problemu na czas późniejszy, takie działanie, prawda, takie hybrydowe, tymczasowe, a nie jakieś działania strukturalne, które by w długim okresie czasu zmniejszyły deficyt
strukturalny budżetowy Stanów Zjednoczonych. No i stąd takie zachowania inwestorów, prawda, niepewne. Ale jednak mimo wszystko podtrzymałbym tą tezę, że Stany Zjednoczone, powiadam, nie martwią się zbytnio o deprecjację kursu dolara amerykańskiego, bo to z całą pewnością będzie ożywiało eksport i od tej strony zwiększało wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy, że frank jest przewartościowany, ale na pewno frank jest też bardzo mocną walutą, także ze względu na to, jak funkcjonuje szwajcarska gospodarka. Rząd szwajcarski nie emituje takiej ilości papierów dłużnych, nie zadłuża się tak bardzo, nie ma takiej potrzeby. Mimo to szwajcarski Bank Narodowy zdecydował dzisiaj o interwencji, aby osłabić kurs franka, bo ta gospodarka, na tej gospodarce również to się może odbić. Na pewno tak. Więc tu są dwie kwestie, panie redaktorze. Pierwsza kwestia, że na pewno nadwartościowy kurs franka szkodzi gospodarce szwajcarskiej, bo przecież w dużej mierze jest ona nastawiona na eksport. To jest gospodarka proeksportowa, a zatem ona odbije się na wzroście gospodarczym wewnętrznym, na aktywności w sferze realnej. To jest pierwsza kwestia i chyba słusznie właśnie podjęto decyzję o przeciwdziałaniu nadmiernej aprecjacji franka. Przeciwdziałaniu. To jest bardzo trudna kwestia, bardzo skomplikowana. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo tu jest szereg skutków ubocznych tej interwencji i stąd nie chcę tutaj spraw naukowych szeroko rozwijać. Ale jeszcze o jednej kwestii pamiętajmy, że rzeczywiście frank szwajcarski jest taką regionalną walutą międzynarodową. Jest. Niewielka część, około 2% światowych rezerw dewizowych jest utrzymywanych we frankach szwajcarskich. Ale pamiętajmy, frank szwajcarski nigdy nie zastąpi dolara, a nawet euro w funkcji pieniądza międzynarodowego. Nigdy. Prawda? On może taką tylko uzupełniającą rolę, funkcję pieniądza międzynarodowego pełnić. Z czego to wynika? Wynika to po prostu z wielkości, z małego rozmiaru rynku finansowego Szwajcarii, prawda? Z małej ilości aktywów finansowych, w które by można lokować fundusze, prawda, w celach rezerwowych. W ogóle można z małej ilości franka. Można w banku lokować tam na znikomy procent, zresztą stopy procentowe w Szwajcarii są bardzo niskie. No ale to nie jest alternatywa dla zakupu obligacji skarbowych, czy bonów skarbowych, czy obligacji komercyjnych, które są znacznie wyżej oprocentowane. A podaży tych papierów po prostu szwajcarskich brakuje. I stąd powiadam, poza tym i udział Szwajcarii w handlu międzynarodowym jest niewielki w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Europy czy Japonii. I stąd frank szwajcarski może pełnić tylko taką dodatkową, drugorzędną rolę jako aktyw. No i to taki przypadek, prawda, że obecnie, skoro jest duży spadek zaufania do dolara i do euro, no to nie ma alternatywy. Wszyscy, prawda, zgłaszają popyt na franki, co natychmiast podbija kurs tej waluty. Ale powiadam, tutaj możliwości jego rozwoju jako waluty międzynarodowej są dosyć ograniczone. I żeby ograniczyć ten popyt, o którym pan mówi, franka szwajcarskiego, bank centralny dzisiaj dokonał skupu bonów od banków komercyjnych, ograniczając możliwość z kolei manipulowania frankiem. To o 10 groszy jednak obniżyło wartość stron franka. Tak, to my podejmujemy te interwencje. No słusznie, bo tu jest sytuacja bardzo złożona, prawda? O ile aprecjacja euro w stosunku do złotego, czy nawet do dolara nie jest duża, prawda? To jednak ten problem franka, prawda? Tylko tak szczególnie dotyczy właśnie, tak się właśnie rozwinął. I stąd słusznie, że właśnie akurat w przypadku tej waluty takie interwencje podjęto. Zresztą Narodowy Bank Polski zastrzegł sobie, że w przypadku jakichś wahań kursu złotego w stosunku do jakiejkolwiek waluty, które by odbiegały od tego kursu fundamentalnego, ekonomicznie uzasadnionego, jeżeli by takie wahania były, to zastrzegł sobie prawo interwencji. Panie redaktorze, to jest w założeniach polityki pieniężnej zapisane w Narodowego Banku Polskiego i stąd... W jakiej postaci ta interwencja mogła być?
No po prostu za złote skup złotych za walutę obcą, prawda? Czyli bank centralny rzuca na rynek waluty obce, zwiększa ich podaż, a jeżeli zwiększa podaż, w tym wypadku franka, jeżeli zwiększa podaż, to i obniża cenę, czyli kurs tej waluty zagranicznej i w zamian kupuje złote, walutę krajową, czyli zgłasza popyt na walutę krajową, a zatem podbija cenę waluty krajowej, czyli kurs złotego w stosunku, w tym wypadku, wyrównując w jakiś sposób. Tak. Mniej więcej tak to się te interwencje odbywają. Panie profesorze, są pomysły głównie polityków, którzy zastanawiają się już nie od dzisiaj, od wielu miesięcy, od wielu lat właściwie, nad problemami osób, które zaciągają kredyty w franku, czy też przedsiębiorstw, w jakiś sposób się posiłkujących tą walutą, aby mieć wpływ na kurs franka w Polsce. Mówi się przede wszystkim o zamrożeniu kursu franka poniżej 3 zł, albo, tak jak teraz jest ustawa o spreadach, na możliwości kupowania przez kredytobiorców franka nie w banku, ale na własną rękę, indywidualnie, w niższym kursie, w kantorze. Jak pan ocenia te pomysły? Więc na pewno to ten problem nas najbardziej interesuje, prawda, bo mniej więcej to jest 700 tysięcy kredytobiorców zaciągnęło właśnie kredyt we franku. Mocno odczuli dziś to. I jeżeli jeszcze dodać, że mniej więcej jedna rodzina to jest mniej więcej 4 osoby w gospodarstwie, no to dotyczy ponad 2 milionów osób, prawda? Ta kwestia spłaty kredytów we frankach. Więc to jest bardzo poważny problem i słusznie, że no, rząd podjął próbę rozwiązania tego problemu. Ja przypomnę, że na Węgrzech już wcześniej ten problem bardzo skutecznie rozwiązano. Dlatego, bo od razu może od tego, panie redaktorze, zacznę, że mniej więcej tam przyjęto takie rozwiązanie, że kredytobiorcy będą spłacać kredyty we frankach wedle określonego kursu. Sztywnego kursu. Czyli nawet gdyby dalej się kurs franka do forinta umacniał, to oni będą jednak spłacać według sztywnego kursu. No i to jest dla nich oczywiście bardzo korzystne rozwiązanie, bardzo korzystne rozwiązanie. My, nasz rząd tego rozwiązania nie przyjął, uznając, że nie należy ingerować w sytuację rynkową, funkcjonowanie rynku. Mniej więcej taka była argumentacja. No i przyjęliśmy takie dosyć bardzo ograniczone rozwiązanie, w niewielkim stopniu kredytobiorcom pomagające. Taka jest moja opinia. Mianowicie, że jeżeli kurs franka będzie się aprecjonował, to kredytobiorca będzie mógł po tańszym kursie nabyć walutę szwajcarską, aby ją spłacić na własną rękę. Czyli jeżeli kurs wzrośnie, wtedy będzie można wybrać. No i w dowolnym miejscu może nabyć, ale oczywiście w zasadzie dotyczy to tylko kantorów. Może w kantorach nabyć franki, no, czy od innej osoby fizycznej, czy w innym banku, który oferuje taniej franka, prawda? Oczywiście to są rozwiązania takie dosyć połowiczne, dlatego, bo jeżeli... W kantorze kurs może wzrosnąć. Jeżeli większość kredytobiorców, prawda, będzie kupować franki w kantorach, no to i tam kurs wzrośnie, prawda? Jeżeli chodzi o kursy franka w bankach, one są mniej więcej zbliżone, prawda, bo działa rynek walutowy i arbitraż walutowy, który nie pozwala na różnicowanie kursu międzybankowego, prawda, franka. Innych możliwości nabycia franków w zasadzie nie ma, prawda, na spłatę kredytu. A zatem to jest takie bardzo, bardzo ograniczone rozwiązanie. No nie poszliśmy tak daleko jak Węgry. Jak Węgry. Choć Węgry, a szkoda, prawda? Choć Węgry są krytykowane za to, że tak naprawdę, niektórzy mówią, ekonomiści, że to jest tak naprawdę eksperyment gospodarczo-walutowy i tak naprawdę patrzą ostrożnie na ten temat. Panie redaktorze, no być może to jest eksperyment, ale pamiętajmy, że to dotyczy setek tysięcy ludzi i ponad 2 milionów osób, jeżeli liczymy właśnie całe gospodarstwa kredytobiorców domowe, prawda? A zatem to nie jest eksperyment, to dotyczy w ogóle dużej zbiorowości ludzi, którzy kształtują popyt, prawda, sytuację gospodarczą
i z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej, stabilności systemu finansowego i właśnie stabilności systemu bankowego, to jest bardzo istotne, aby ten problem rozwiązać. I mnie się wydaje, że Węgrzy postąpili słusznie, przyjmując rozwiązanie bardziej jednak mimo wszystko śmiałe. Ja mam wątpliwości, czy nasze rozwiązanie będzie funkcjonować. Czy ono w ogóle w jakiś istotny sposób pomaga naszym kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. Poza tym, że daje pewną wolność w wyborze. Daje wolność w wyborze, stwarza pozory pomocy. I to bardzo medialnie, prawda, brzmi bardzo dobrze, że rząd stara się pomóc kredytobiorcom. Ale ja tutaj jakiejś takiej istotnej pomocy tu nie widzę. Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy najbliższe miesiące będą również kredytobiorców przyprawiać o zawrót głowy? Czy kursy będą dalej się wahać? Mówi się, że frank może poszybować aż do 4 zł. Taka możliwość istnieje. Jeżeli rzeczywiście na międzynarodowych rynkach walutowych, finansowych nadal będziemy mieli do czynienia z takimi perturbacjami, z takimi niepokojami, no to naturalną konsekwencją będzie umacnianie się kursu franka. I o ile dla nas do tej pory ten kurs obecny 3,70 za franka był czymś mitycznym, niewyobrażalnym, a mimo to rzeczywiście zrealizował się, no to i złamanie bariery 4 zł za franka nie należy uznać za niemożliwe. Bo rzeczywiście sytuacja, jeżeli chodzi o międzynarodową sytuację finansową, walutowa, jest bardzo niestabilna. Mamy do czynienia jednak z dużymi perturbacjami w związku z nie tylko ze złą sytuacją fiskalną w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle w Unii Europejskiej. Prawda? Tak, kolejne kraje. Powiem szczerze, sytuacja krajów Unii Europejskiej jest gorsza aniżeli Stanów Zjednoczonych, prawda? Bo to dotyczy wielu krajów, wypłacalności wielu krajów. Nie wiadomo, co z euro będzie. Jest bardzo wiele banków zaangażowanych w te wątpliwe aktywa i banki komercyjne mogą odczuć tę sytuację, prawda? A zatem sytuacja jest niestabilna i rzeczą naturalną jest, że duzi inwestorzy, zwłaszcza instytucjonalni, uciekają w aktywa bezpieczne. Bezpieczne, bo to jest podstawowa właściwość, prawda, żeby utrzymywać aktywa bezpieczne. No i tutaj nieunikniona jest chyba jednak aprecjacja kursu franka, bo pamiętajmy, Szwajcaria jest krajem o niskiej inflacji. Szwajcaria jest krajem, którego waluta papierowa ma pokrycie w złocie w 150%. Takie są zapasy złota. Prawda? Takie są zapasy. O ile w przypadku tego pokrycia Stany Zjednoczone już nie mają. Ale skąd? Stany Zjednoczone mają bardzo niewielkie zapasy złota. To jest pieniądz czysto symboliczny, papierowy, prawda? Banknoty amerykańskie, pieniądz amerykański ma pokrycie, proszę sobie wyobrazić, w obligacjach skarbowych Stanów Zjednoczonych. Czyli to jest jakaś fikcja, prawda, że pieniądz, banknot, który jest sam długiem banku centralnego, ma zabezpieczenie w długu państwa, skarbu państwa, więc to jest żadne pokrycie. Natomiast Szwajcaria ma w 150% pokrycie właśnie pieniądza obiegającego, papierowego, to nie tylko chodzi o pieniądz papierowy, ale w ogóle o pieniądz również bezgotówkowy, w 150% pokrycie w złocie i dlatego jest taką walutą cenioną, taką walutą silną, prawda, przy niskiej inflacji i stąd z całą pewnością można mieć pewność, że jego kurs nie spadnie, że aktywa ulokowane we frankach szwajcarskich nie stracą na wartości, że to jest bardzo cenna lokata. No ale powiadam, bardzo ograniczona, prawda? Bo mówię, ilość walorów i głębokość tego rynku finansowego jest dosyć płytka. I stąd jest ten problem. Panie profesorze, z tego, co pan mówi, wynika jasno, że ten przewartościowany kurs franka nie spadnie tak szybko. No nie, powiadam, nie spadnie, bo nie ma przesłanek ku temu, aby spadł. Dlatego, bo w zasadzie możemy powiedzieć, że ta sytuacja kryzysogenna, prawda, niepokojów, ona przedłuża się. Nawet
wspomina się o nowym kryzysie, prawda, o nowym kryzysie finansowym i to sprzyja umocnieniu kursu franka. I to wcale nie jest nieprawdopodobne w świetle właśnie tych sytuacji krajów strefy euro, tych krajów Europy Południowej, którym po prostu grozi bankructwo. A zatem sytuacja międzynarodowa na rynkach finansowych, ta niekorzystna sytuacja w najbliższym czasie będzie kontynuowana. Czyli nie będzie zbyt dobra dla wszystkich tych, którzy wzięli kredyty w frankach i także dla przedsiębiorstw. Panie profesorze, dziękuję za przybycie do studia. Ja przypomnę, naszym gościem był profesor Andrzej Kazimierczak, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, a także członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, z Panem Bogiem. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia już jutro, godzina 21:40. Do zobaczenia.